z wam, Kuczy, a to jest kolejny odcinek z Day. Pierwsze pytania są od Mary, bo są one na Skype'ie Ile masz koni na SSO? Około 27 Czy lubisz Harry'ego Pottera? Lubię Lubisz chociaż trochę to jaką część najbardziej? Właśnie nie wiem, bo ja tam Różnie oglądałam te części I dlatego nie wiem Jaką porę roku lubisz najbardziej? Najbardziej lubię zimę Ale tylko wtedy, kiedy jest śnieg nie lubię zimy, kiedy nie ma śniegu Jak miałabyś wybrać jakąś postać, którą byście chcieli ja Sarego Potera, to jaka by to była? Byłaby to Hermiona Czemu lubisz bardziej koty niż psy? Może dlatego, że koty. ja sama mam dwa koty A z psami mam bardzo rzadko do czynienia Czy myślisz, że jestem zajebista lubi, zjebana? Yy, jesteś bardziej zajebista <grym> yy, Lubisz placki? Tak Lubię z cukrem. Wiesz, że jestem Potter i. Jak? Mówisz Potter, a nie Potter. I. Tak, wiem o tym. Wejdziesz na stronę Pottermore? Może wejdę, ale wiesz, że ja mam dużo rzeczy do roboty, więc nie wiem, czy będę miała ja czas. Jakiś to dom lubisz w ogwarcie, nie wiem, bo nie pamiętam. Taki dom, jaki nie dom Ale chyba najbardziej lubię dom od Harry'ego Pottera, w którym się urodził. Jakbyś mogła przywrócić kogoś do życia, kto by był z Harry Pottera, oczywiście. Kto to by był? Byłby to nie wiem, bo nie pamiętam, kto umarł w Harry Potterze. Twój ulubiony aktor? Nie wiem. Nie ma ulubionego aktora. Twój ulubiony piosenkarz, piosenkarka Oral City. Lubisz mnie? Lubię. Dobra, teraz przejdziemy do pytań, które zadaliście mi w komentarzach. El, pierwsze pytania są od Lapis Razuli: czy, 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 czy lubię? Ja, ja cię nawet nie kojarzę, mówiąc szczerze. Gdybyś mi napisała, kim jesteś, to bym może odpowiedziała. Czy wiesz, jak się z Tobą witam? Nie. Czy przeczytasz dobrze z moją nazwę lapis Lazuri? E, czy lubię ogórki? Nie lubię ogórków. E, nie, czy jedziesz na spotkanie 16 kwietnia w Warszawie z SSO? Nie byłam na tym spotkaniu, bo wiem, co by powiedzieli na to moim rodzice, a powiedzieliby, że po prostu nie mogę tam jechać. Więc nie jechałam, ale wiem, że dużo tam straciłam. Tak. O, czy pies? Kot. Ulubiona bajka. Moją ulubioną bajką są. <laughs> Tutaj możecie mnie za to hejtować, ale najbardziej moim ulubionym bajkom jest My Little Pony. E, film. A jaki jest ulubiony film, chyba? E, moim ulubionym filmem jest banarnia. Gry ulubione, ulubiona gra to jest Star Stable. Kolejne pytania są od Hauwy. E, masz kogoś w klubie, kto się wkurza? Tak, mam taką osobę, ale nie powiem kto. I jaka jest twoja ulubiona rasa w prawdziwym życiu? Konik polski. Woli Star Stable czy Alicie? Wolę Star Stable. Kiedy Buster i Mustang? Mustang mówiłam, że będzie w jednej części. A Buster Możliwe, że nagram go jutro i wrzucę go jutro. Jak będę nagrywała, to będziesz mnie oglądać? Prawdopodobnie będę. Gdybyś miała do wyboru zmienić się na zawsze w orła lub w szkoła, to co byś, się wy... co byś wybrała? Chyba orła. Lubisz rysować? Um, tak, lubię rysować w moich zeszytach z, ze szkoły. <grych> Pokażesz kiedyś jakiś swój rysunek? Um, nie wiem. Czy pokażę. Czy masz chłopaka? Nie, teraz nie mam. E, czy lubisz Enda Sherana? Nie wiem, jak się to czyta. N nie znam go nawet. Jeśli grasz w Minecrafta, to nagrasz kiedyś innego odcinek? Ostatnio nagrałam e, odcinek z Minecrafta, ale mi się nie nagrał głos. Ale czy będę nagrywać e, Minecrafta, to już tylko i wyłącznie zależy od was. Możecie w sumie tutaj napisać, czy chcecie Minecrafta, czy nie. E, grałem w Dessem 4 i grałam tylko w demówkę, Tak, to nie mam Dessem 4, mam tylko Dessem 3. E, I miałam kiedyś Dessem 2. Jeśli tak, to nakręcić kiedyś lesz bugi albo ciekawostki. Mogę nakręcić Dessem 3 ale to też zależy tylko i wyłącznie od was. Dobra, kolejne pytania są od Boudyłkoli. Jak nazywam się twoje koty? To już mówiłam z miliony razy, ale powtórzę. Mój czarno-biały kot nazywa się Panda, a mój szaro szarobury nazywa się ym, Perełka. Czy nagrasz kiedyś coś ze mną? Możliwe, że nagram. Mam zmienić profilówkę? Cóż, to zależy od ciebie, bo mi ta profilówka ani też nie jest najgorsza. Nie jest jakaś taka jakaś zła. Dlaczego ym, Wilki? Może dlatego, że ja bardzo lubię wilki oprócz koni. Czemu twoja grupa na Facebooku nazywa się Wilczki Kuci? Może dlatego, że Tuesday Wolver Striders, żydale... może dlatego, że lubię Wilki. Yy, mam zacząć nagrywać na YouTube. Jak tak to mnie zmotywuj. Um, nie wiem w jaki sposób cię zmotywować. <laughs> Jak założę kanał, to nagrasz ze mną na ten kanał. Z tobą mogę nagrać, ale. Bo tak naprawdę, żeby z kimś nagrać na jego kanał, nie jest taki duży problem. Ale żeby z kimś nagrać na mój kanał, to już jest duży problem. E, jaki sprzęt polecasz? Słuchawki, program do, do nagrywania, mikrofon. No i program do edycji montowania. Um, nie wiem, czy polecam, bo wszystko jest w badzie. Wiem, czy. Zapoczątkowałam serię mustang z dzikiej doliny. Nie. Zapoczątkowało. Zapoczątkował mustang z dzikiej doliny. Sam mustang z dzikiej doliny. Zapoczątkowało to obejrzenie tej bajki. No i zapomniałam, coś już brała przed odcinkiem. Nic nie brałam przed odcinkiem. Po prostu nie miałam jakoś weny, żeby coś nagrać, ale musiałam nagrać tak UNDA. Kolejne pytanie są od Very Play. Masz jakie zwierzę? Mam koty. Masz chłopaka? Nie mam. Lubię cytrynę? Nie, nie lubię cytryny. Jakie miałe zwierzę? Miałam dwa koty i miałam dwa króliki. Ale już nie mam. Um, kolejne pytania są od Marvel 115. Czy grasz na kodach? Jak tak to wymień? Um, zależy na jakich kodach: czy Star Stable, czy, czy Sims 3. Um, na Stable nie gram już na żadnych kodach, ale na Simsach e, gram owszem na kodach um, na przykład C nable true. Albo mowie obiec on. Albo um, load, albo Hide Feds ON. Um, czy jeździć konno w Realu? Nie jeżdżę, ale może zacznę już jeździć. Chociaż nie wiem. Czy kupuję Star -Consy. Tak, kupuję Star -Consy. Nie dostaję żadnych kodów. Czasem dostaje. I to tyle z wszystkich pytań na takie. Mam nadzieję, że się podobało i.